23 września Redakcje Telewizji Policy odwiedziły dzieci ze szkoły podstawowej nr 3. Byli to uczniowie klasy 2 e i wychowawczyni Izabela Krauska. Celem wizyty było przyjrzenie się pracy redaktorów od kuchni. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstała telewizja w policach oraz skąd dziennikarze czerpią inspirację. Odwiedzili salę montaży, by na własne oczy przekonać się, jak powstają wtorkowe infopolice i piątkowy teletydzień. Największą atrakcją było studio. Tu młodzi ciekawcy mogli wcielić się w rolę dziennikarzy i poprowadzić pierwszy w życiu wywiad. Co Ci podoba w szkole? Yy, wszystko. Czy Pani lubi bardzo chodzić do szkoły? Tak. Na pewno? Tak. No to Cię cieszę. Ja też bardzo lubię do szkoły chodzić. Ujawniły się prawdziwe talenty. Uczniowie 2E pokazali, że potrafią wcielić się w postać operatora kamery, prowadzącego, a nawet reportera sportowego. Witamy w Policach na na żywo. Barcelona wygrała z jej 3.1. 3-1. na żywo! Drugoklasiści zadawali mnóstwo pytań, na każde otrzymali odpowiedź. Ich ciekawość okazała się zdumiewająca. Wizyta w naszej redakcji dała uczniom podstawy do realizacji własnej produkcji. Są oni w trakcie przygotowywania filmu z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3. Uroczystości z okazji okrągłej rocznicy będą obchodzone w 2016 roku.